Wczoraj miały miejsce krwawe zamachy w Nicei, co nieco popsuło nastroje na rynkach akcji. Również w czwartek odbyło się posiedzenie Banku Anglii, na którym nie zostały zmienione stopy procentowe na wyspach, co nieco zaskoczyło rynki finansowe, które spodziewały się obcięcia głównej stopy procentowej o przynajmniej 25 punktów bazowych. Jednak sam gubernator banku, Mark Carney, podkreślał, że sierpniowy termin, jeśli chodzi o cięcie kosztu pieniądza na wyspach, jest bardziej prawdopodobny, gdyż bank będzie miał więcej po prostu czasu na przeanalizowanie ewentualnych skutków tak zwanego Brexitu. Jednak ogólny klimat na rynkach akcji jest bardzo dobry. Rynki oczekują oczywiście mocniejszego luzowania polityki pieniężnej ze strony Banku Anglii, ale również ze strony Banku Centralnego Japonii, zwłaszcza po wygranej rządzącej koalicji z premierem Shinzo Abe na czele, który jest, jak wiadomo, zwolennikiem mocniejszego stymulowania gospodarki przez ekspansję fiskalną i monetarną. Bardzo dobre nastroje również panują na Wall Street. Indeks S&P 500 na początku obecnego tygodnia przełamał historyczne maksima, ustanowił nowe historyczne maksima. Inwestorzy na Wall Street spodziewają się, że Rezerwa Federalna w związku z wynikiem referendum w Wielkiej Brytanii odłoży podwyżki stóp procentowych za oceanem przynajmniej do 2017 roku. Jednak jeśli chodzi o indeksy amerykańskie, należy zachować szczególną ostrożność, dlatego że rynek akcji w Stanach Zjednoczonych jest mocno wykupiony i w takim dłuższym terminie może się pojawić większa korekta, chociaż w krótkim terminie pozytywny klimat powinien zostać zachowany. Dzisiaj również ukazały się bardzo dobre dane z Chin. Odczyt PKB okazał się lepszy od prognoz, również produkcja przemysłowa oraz sprzedaż detaliczna. To również powinno podtrzymać dobry klimat na rynkach akcji w Europie i w Stanach Zjednoczonych.